Witajcie ludzie, słuchajcie, jestem tutaj, bo mam dwie informacje dla was. Pierwsza jest zła. Ta pierwsza informacja to jest, że to, czym dzisiaj tutaj żyjecie, idzie na zagładę, idzie na utylizację. I wszystko to, co sobie tu na ziemi kreujecie, po prostu wszystko to zostanie, to kiedyś się skończy. I niestety, jeżeli nie podejmiecie decyzji dla Boga, to pójdziecie za wrogiem. Pójdziecie tam, gdzie jest miejsce przeznaczone dla wroga. Dobra informacja to jest taka, że Jezus Chrystus jest drogą. Drogą ku wolności. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię po to, aby każdy, kto w Niego uwierzy, żył. Żył życiem pełnym. Żył w obfitości. Jezus Chrystus jest Bogiem przełomu. Jezus Chrystus jest Bogiem dobra. Jezus Chrystus jest Bogiem zdrowia. Jezus Chrystus jest przyszedł na ziemię po to, abyś ty miał życie dobre. Nazywam się Basia Rosłaniec. I kiedyś miałam mega ciężką depresję. Nazywa się to choroba cywilizacyjna dzisiaj. Jest to na porządku dziennym, że ludzie chodzą w depresji, w chorobach, w rakach. To nie jest to, co Jezus chce dla ciebie. Jezus chce dla ciebie zwycięstwa i dobra. Ja kiedyś żyłam pozornie świetnym życiem. Skończyłam studia za granicą. Miałam mega fajne prace. Miałam mega ciekawą karierę. Wyjazdy. Ale w ukryciu zmagałam się z coraz bardziej ciężką depresją. I szukałam prawdy. Szukałam prawdy. Szukałam tej prawdy we wszystkich możliwych miejscach. Szukałam jej w buddyzmie. Szukałam jej w New Age. Szukałam prawdy, informacji u wróżek. Ale było mi coraz gorzej. I kiedyś z płaczem zawołałam do Boga. Boże, jeżeli jesteś, to ja Ciebie potrzebuję. Boże, jeżeli jesteś, to przyjdź do mnie. Każdy z was może zawołać tego Boga. I ten Bóg odpowie, jeżeli zawołasz w swoim sercu, jeżeli ogłosisz, że On jest Panem i Królem, to On ciebie przyjmie. Jeżeli uznasz Jego świętość, jeżeli wybierzesz Jego drogę, to On ciebie ocali. Ocali ciebie już tutaj na ziemi. Nie musisz czekać na niebo, żeby rzeczy zaczęły być dobre. Nie musisz czekać na niebo, żeby być wolnym. Wolnym od wszystkich rzeczy, które cię związują. Rzeczy, które wydają się fajne i dobre, a które są ku śmierci. Nie musisz czekać na śmierć, żeby być w niebie. Możesz niebo tu znaleźć, na ziemi, bo Jezus przyszedł po to, żebyś miał dobre życie. Jezus przyszedł po to, żebyś był zdrowy, żebyś był w obfitości. Żebyś nie poszedł na zagładę. Jeżeli chcesz pojednać się z Jezusem Chrystusem, to musisz wyznać swoje grzechy i uznać Jego jedynym Panem. I On zostanie źródłem wszelkiego dobra w twoim życiu. On stanie się wtedy źródłem mocy i dobra w twoim życiu. On wypełni pustkę w twoim życiu. On nareperuje złamane części w twoim życiu. Jezus Chrystus jest jedyną drogą. Nie zapomnij tego. Cokolwiek będziesz robił. Jezus Chrystus jest jedyną drogą.